Wojciech Panus, Łażyska Górna. Natan Skiba, również Łażyska Górna. Piotr Konarski i Knurul. Piotr Konarski z czasem 35 minut 8 sekund 7 setnych. Piękna próżnia, ale ja tu czytam następne osoby. Jakub Baranek oraz Rafał Baranek. Chyba takie rodzinne bieganie, by razem dotarli do mety. 247 uczestników dotarło już na linię mety. Wielki aplauz. Magdalena Kuzej-Mańko, Paniuski dotarła. Mamy również na mecie Marcin Kasprzyk, Morsyn Knurów. Brawo do Matera Marcina, mamy Anny Kołodziej Knurów, Magdalena Kasprzyk Knurów. Również na mecie czekamy na kolejnych uczestników. Mamy na mecie 251 uczestników. Minęło już 36 minut, prawie 37 minuta. Mamy kolejne 3 osoby na mecie. Już Państwu mówię, kto to dotarł. A dotarł ja, Mariola Pinocy z Knurowa oraz Dawid Pinocy z Knurowa. Również takie rodzinne bieganie. Mamy również Różę Jandę Bargówka. Mamy również uczestnika z klasy mundurowej. Przypominam, w specjalnych butach, nieprzystosowanych do biegania, ale również biegają. Mamy Gabrielę Sornat w Gliwicy. Drodzy Państwo, wiadomo, nie od razu, ale tak z 15-20 minut po biegu, po zakończonym biegu odbędzie się dekoracja w kategorii dziewcząt i w kategorii męskiej po 3 najlepsze osoby. Przypominamy, że zwracamy tak tutaj czyty, albo tutaj w biurze zawodów, albo tam troszkę dalej do takiego czarnego wiaderka. A ja czytam następne osoby. A kto to był? Gabriela Sornat z Gliwic, Regina Olimska z Orły z Knurowa. Wojciech Dych, Balewicz, Zabrze, Adam Komisarz, Zabrze. Natalia Demucha, Natalia Demucha z Knurowa, czas 38 i 30 sekund. Kazimierz Gryłyński z Jednika, Grzegorz Skwerc z Skwerc biega w górach. Korzystając z chwili spokoju, chciałem podziękować serdecznie jeszcze raz wszystkim organizatorom, całej ekipie pana Sławka Tokarza, Sportem Knurów, Kasa Knurowa i podziękować panom z Knurowa za pomoc w organizacji tego biegu, podziękować służbom medycznym, podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że wygląda nasze dzisiejsze bieganie, jak wygląda. Pogoda oczywiście super, ale bez tak wielu osób nie udałoby się nam tego uczynić. I na mecie rodzinnie dekoracja państwowa. Tutaj ze Szczygłowa, z Knurowa. Izabela Nowak. Tutaj jeszcze wcześniej wyczytałem Grzegorza Skwerca, Izabela Adamczyk, Aleksandra Piekara, Izabela Arynowak, Dominik Kruchnik.
Baranek Chlodnik z Radlinoki w biegu i Izabela Nowak z AKB Knurów, Aleksandra Piekara z Knurowa i Izabela Adamczyk z Bytomia. Troszkę więcej miejsca tutaj na wbieganiu, na metę, tutaj troszkę więcej miejsca, bo mamy następnych uczestników. Na metę dotarło 265, zatem jeszcze czekamy. Jak tutaj do nas dotrze rower, to znaczy, że wszyscy już przebiegli, ale musimy poczekać, bo każdy biega w swoim rytmie, biega na różne cele. I mamy następną osobę z klasy mundurowej. Drodzy Państwo, zobaczcie, w jakich butach klasa mundurowa dzisiaj wystartowała. Trzeba z wielkim szacunkiem, takie buty nie są typowe do biegania, ale one sobie radzą w każdych warunkach, czy to bieganie, czy to maszerowanie, czy to inne ważne funkcje. Dają nadę, bo już nie pierwszy raz wiemy, że klasa mundurowa, skórowa i nie tylko, zawsze dają nadę. A ja czytam następne nazwiska następnych uczestników. Grażyna Nawicka, Marka Pyrka, Toros Drogospana, Julia Włochowicz z Knurowa, Hanna Floraszek oraz Elżbieta Floraszek z Knurowa. 270 uczestników dotarło na metę. Tutaj medale wręczane są również przez jedną z klas mundurowych. Tak dokładnie nie wiem, ale wiem, że tworzą oni, która to klasa nie wiem, ale wiem, że tworzą oni niesamowicie zgraną ekipę. Jest ich bardzo wielu i myślę, że mocno dopingowali na trasie i wymagali. Witamy, witamy. Znaczy na dole Hanna Floraszek i Elżbieta Floraszek, ale to już mówię. I my czekamy tutaj następne grupy, proszę Państwa, zgrane, wspólne grupa przybiegają razem z Warci, dobiegają do mety. Popatrzcie, kolejna klasa mundurowa, tym razem na czerwona obrana. Panie Sławku, twoja klasa, pan mówisz? Wychowawcą tej klasy, panie Sławku, nie. No proszę, proszę, drodzy Państwo, tutaj się dużo dowiadujemy. A my wyczekujemy tych, co właśnie teraz dotarli na metę. A było to m.in. Elżbieta Floraszek, Karol Wiczek, Knurów, Dominika Doda Knurów. Ja idę wystąpić medal. No, to po prostu. Jeszcze to było 7 osób. Drodzy Państwo, za nami 272 uczestników. Myślę, że my będziemy czekali na rower, który przyjedzie, ten rower będzie nam mówił o tym, że wszyscy na trasie dobiegli, bądź też ich doprowadzili. Nie, nie, wszyscy dobiegają, wszyscy dobiegają. Dekoracja odbędzie się na basenie. Ja myślę, że troszeczkę czasu potrzebujemy, w miarę szybko, bo będziemy dekorowali pierwszych trzech uczestników w męskiej kategorii i pierwszych trzech w damskiej kategorii.